ksiądz Boże Aleksander Hutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Kierowca księdza biskupa Roberta Chrząszcza zaatakowany w Myślenicach jest w stanie stabilnym, poinformowała archidiecezja krakowska. Atak na mężczyznę każe zapytać, czy politycy w swojej słownej agresji mającej przynieść im polityczną korzyść nie przyczynili się do zbudowania wrogiej atmosfery wokół kościoła, której skutki widzieliśmy wczoraj. Ksiądz biskup Robert Chrząszcz wizytował w Myślenicach jedną z parafii. Przyjazd biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej był planowany od dawna, z dużym wyprzedzeniem. Kiedy ksiądz biskup sprawował mszę świętą, jego kierowca został zaatakowany. Napastnik podbiegł do samochodu i użył ostrego narzędzia. Zadał kilka ciosów, po czym uciekł. Ranny szybko trafił do szpitala. Jego stan był określony jako stan zagrażający życiu. Sprawcą był 30-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Kilka minut po godzinie 18 ten mężczyzna został zauważony na jednej z myślenickich ulic. Zobaczył go policjant, który jechał radiowozem nieoznakowanym. Napastnik został zatrzymany. Jego poszukiwania odbywały się w trudnych warunkach atmosferycznych. Towarzyszyła im gęsta mgła ograniczająca widoczność. Stan kierowcy księdza biskupa Roberta Chrząszcza ustabilizował się. Przekazała wczoraj późnym wieczorem archidiecezja krakowska, powołując się na informacje ze szpitala. Kierowca księdza biskupa Roberta Chrząszcza jest otoczony opieką w szpitalu w Myślenicach. Dziękujemy ratownikom, lekarzom i policjantom za sprawne działanie. Dziękujemy też za wszystkie modlitwy za pana Sławomira i prosimy o dalsze modlitewne wsparcie. Rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski mówi, że w przestrzeni publicznej padło zbyt wiele słów, które pośrednio przyczyniły się do ataku na kierowcę, a całe zajście wpisuje się w szeroki atak na kościół i ludzi kościoła. Trzeba po prostu przypominać sobie to, co dosłownie niedawno było mówione o piłowaniu katolików, o pozbawianiu pewnych rzeczy właśnie, godności i tak dalej katolików. No, dzisiaj ci katolicy są tak perfidny sposób również atakowani. Ataki wymierzone w ludzi kościoła napędzają politycy związani z liberalno-lewicową opozycją. Na skrajnych emocjach próbują budować poparcie polityczne. Tak było w trakcie protestów zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Tak jest teraz, gdy przewodniczący Platformy Obywatelskiej wielokrotnie z nazwiska wymieniał kapłanów, których atakował za poglądy i zajmowanie stanowiska zgodnego z nauczaniem kościoła. Między innymi w przypadku tzw. aborcji. Resort Sprawiedliwości szacuje, że w ciągu poprzedniego roku w Polsce miało miejsce prawie 2,5 tysiąca ataków na chrześcijan. Dotyczyły m.in. wtargnięcia do kościoła w trakcie mszy świętej, bezczeszczenia symboli religijnych oraz niszczenia budynków sakralnych. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nie wycofuje się ze zmian w sądownictwie. Zastrzega jednak, że trudno je wprowadzić przez unijną presję, którą złamać może dopiero wyborcza wygrana. Na ten temat mówił w Żywcu, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta. Sądy to jest jedna wielka anarchia i tego, ale jakby to można było zmienić? No, można by to zmienić tylko jedną metodą, to znaczy dokonać reformy, a na to z kolei nie pozwala Unia Europejska. No i tu jesteśmy w pewnej kwadraturze koła, ale z tego wszystkiego można wyjść, tylko no, trzeba mieć tą odnowioną legitymację, to znaczy wygrać kolejne wybory. Teraz chcemy spłaszczyć sądy. Chce pan mieć proces w Bielsku-Białej? No to poczeka pan 2 lata, ale chcesz pojechać do Suchej Beskidzkiej, będziesz miał proces za 2 miesiące albo nawet za 2 tygodnie. No, tak to chcemy zrobić, żeby to przyspieszyć. To też będzie trochę sprawiedliwsze dla sędziów, bo jedni mają taką ilość spraw, że tego jeden człowiek, nawet bardzo zdolny i bardzo pracownicy, nie jest w stanie zrobić, a inni, uczciwie mówiąc, mają dużo wolnego czasu. Komisja Europejska nie zgadza się na przedłużenie w całości polskiej tarczy antyinflacyjnej. Unijne przepisy nie pozwalają na utrzymanie zerowej stawki VAT na gaz, paliwa i nawozy. Rząd zapowiada jednak wprowadzenie mechanizmów, które mają zminimalizować rosnące ceny. W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd wprowadził zerową stawkę VAT na gaz, nawozy i żywność. Do 5% obniżył VAT na ciepło i prąd, a na paliwa silnikowe do 8%. Wszystko po to, by obywatele nie odczuwali tak mocno galopującej inflacji. Stawki nie były jednak zgodne z unijnymi przepisami, na które Polska się wcześniej zgodziła. Komisja trochę przymykała oko przez ten rok na obniżanie tych stawek.
no ale przypomina, że to było okresowe. Podkreśla ekonomista i poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. Pierwsze upomnienia Komisja Europejska przysłała do Polski już we wrześniu. W związku z tym rząd zapowiada zmiany w tarczy antyinflacyjnej po nowym roku. Nie chcemy mieć kolejnego otwartego frontu, kolejnych sporów, kolejnych gruźb i ataków ze strony komisji. Zapowiedź zmian ogłoszona przez premiera Morawieckiego doprowadziła do rewizji szacunków NBP dotyczących inflacji. Kiedy zakładaliśmy, że w całości tarcza będzie działać, to ta inflacja miała być niższa na początku przyszłego roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński przewiduje, że szczyt inflacji nastąpi w styczniu lub lutym przyszłego roku i będzie na poziomie 19%. Podobne szacunki przedstawiła Komisja Europejska. Rząd chce utrzymać zerową stawkę VAT na żywność, a pozostałe rozwiązania dotyczące cen energii, gazu i paliw planuje zastąpić nowymi mechanizmami. Poprzez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, aby one zamortyzowały, aby one były buforem tego powrotu stawek VAT do poprzedniego poziomu. Gotowe są już przepisy dotyczące maksymalnych cen energii. W przyszłym tygodniu rząd rozpocznie pracę nad maksymalnymi cenami gazu. Szacujemy wstępnie, że być może obejmie około 50% siły oddziaływania tarczy do tej pory. Działania rządu wspierające obywateli popiera prezydent Andrzej Duda, mówi wiceszef jego kancelarii, minister Piotr Ćwik. Myślę, że tu trzeba elastycznego spojrzenia także ze strony struktur Unii Europejskiej, abyśmy w tej trudnej sytuacji mogli pomóc naszym mieszkańcom, abyśmy mogli nie zaniedbać tego, co możemy dla nich zrobić. Według prognoz NBP po pierwszych miesiącach przyszłego roku inflacja zacznie spadać. W 2024 osiągnie niespełna 6%, a w 2025 już tylko 3,5%. Również Komisja Europejska prognozuje znaczący spadek inflacji pod koniec 2024 roku. Profesor Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wyróżniony na prestiżowym spotkaniu w Argentynie z udziałem specjalistów z 11 państw. Był tam jedynym przedstawicielem Polski i Europy. W Ameryce Południowej okulistyka mocno się rozwija. Są tam świetni specjaliści, ośrodki dysponujące nowoczesnym sprzętem. Rozwojowi całej światowej okulistyki służył zorganizowany w Argentynie zjazd Oftalmo Córdoba. To prestiżowe spotkanie z udziałem przedstawicieli 11 krajów Ameryki Łacińskiej. Polskę i Europę reprezentował profesor Robert Rejdak. Celem mojej tam wizyty było podzielenie się doświadczeniami w zakresie najnowszej chirurgii okulistycznej, z zakresu zarówno chirurgii zaćmy, chirurgii siatkówki i leczenia urazów narządu wzroku. Profesor Robert Rejdak prezentował najnowsze metody, mówił o operacjach przeprowadzanych w Polsce, zwłaszcza że jego doświadczenie obejmuje nie tylko pacjentów z kraju, ale również z Ukrainy. Praca profesora Rejdaka została doceniona w Argentynie. Jako jedyny z naszego kontynentu brałem udział w tym zjeździe. Również zostałem zaproszony do tak zwanego Hall of Fame, czyli grupy chirurgów, okulistów z całego świata, którzy niejako mogą pochwalić się bardzo dużym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie chirurgii oka. Specjalistów z zagranicy interesowały zwłaszcza najnowsze rozwiązania technologiczne, po jakie sięga profesor Rejdak. Wśród nich chirurgia mini-inwazyjna oraz około- i pooperacyjna antybiotykoterapia. Specjalista wyjaśnia, że rozwój okulistyki jest niezbędny, a współcześnie narząd wzroku dotyka wiele chorób cywilizacyjnych. W obecnej dobie mamy taką nową epidemię, która dotyczy również schorzeń narządu wzroku. Mówimy o epidemii krótkowzroczności. Na kontynencie azjatyckim to już jest odsetek nawet dochodzący do 90% osób noszących okulary. Z badań Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wynika, że po okulary sięga już 40% dzieci w wieku szkolnym. Coraz częstsze są też schorzenia plamki żółtej, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa, starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz zaćma. Główny Urząd Statystyczny odnotowuje coraz mniejszą liczbę mieszkańców miast. Duży spadek ludności miał miejsce między innymi w Poznaniu. 547 tysięcy, tyle osób mieszka dziś w Poznaniu. To o 7 tysięcy mniej niż w porównaniu do ostatniego spisu ludności. Poznań tym samym znalazł się w dziesiątce spośród 18 miast wojewódzkich,
które pomiędzy rokiem 2011 a 2021 utraciły część swojej ludności. Mówi Arleta Olbort z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Teraz mieszkańcy stolicy Wielkopolski wybierają gminy ościenne, takie jak Komorniki, Dopiewo czy Rokietnice. Każda z tych gmin w ciągu 10 lat zyskała ponad 70% ludności więcej. Jako przyczynę migracji eksperci podają możliwość pracy zdalnej, która eliminuje konieczność dojeżdżania do biura. Głównym powodem wyprowadzki z Poznania są jednak względy ekonomiczne. Wynika to z prostego rachunku, z przyczyn ekonomicznych. Zakup działki czy też domu pod Poznaniem jest korzystniejszy niż w samym mieście. Tłumaczy dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dla miasta mniej mieszkańców to mniej pieniędzy z podatków, a to przekłada się na mniejsze finansowanie inwestycji. Inna kwestia związana z ubytkiem liczby mieszkańców to funkcjonowanie sklepów, zakładów usługowych czy jednostek administracji. Ze względu na mniejszą liczbę mieszkańców może być mniej potencjalnych klientów. Dla porównania Wrocław czy Gdańsk mają dziś więcej mieszkańców niż 10 lat temu. Co najmniej 6 osób nie żyje, a 81 jest rannych po wybuchu bomby w Stambule. Policja aresztowała sprawcę, a podejrzenia tureckich władz padają na partię pracujących Kurdystanu. Niedziela, Stambuł, godzina 16:20 czasu lokalnego. Ruchliwy i zatłoczony deptak w centrum miasta. Na ulicy spacerują turyści, mieszkańcy i rodziny z dziećmi. Spokój przerywa wybuch bomby. Na miejsce zdarzenia natychmiast ruszyły karetki. W centrum miasta lądował helikopter ratownictwa medycznego. W ataku zginęło co najmniej 6 osób, z których 4 bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W szpitalach cały czas o życie walczą poszkodowani. Trwa akcja oddawania krwi na rzecz ofiar. Mamy 81 rannych, 2 z tych osób są w stanie krytycznym. Prezydent Turcji przyznał, że eksplozja na ulicy Istiklal to zamach bombowy. Błędem byłoby twierdzić, że jest to niewątpliwie atak terrorystyczny, ale wstępne ustalenia i wstępne dane wywiadowcze mojego gubernatora są takie, że pachnie to terroryzmem. Wiadomo, że napastnikiem była kobieta. Do ataku nie przyznała się dotąd żadna organizacja. Według naszych ustaleń za atak odpowiada organizacja terrorystyczna Partia Pracujących Kurdystanu. Śledztwo w sprawie wybuchu wszczęła prokuratura. Tureckie media krajowe otrzymały tymczasowy zakaz informowania o szczegółach wybuchu. To było poranne wydanie informacji dnia. Dziękuję, a po więcej zapraszam Państwa na godzinę 10:00. Z Panem Bogiem.